Nie podoba mi się to, jak ubierasz się do szkoły. To nie jest żadna maskarada. Nauczycielu Mike, proszę zrozumieć, że każdy ma prawo wyrażać siebie. A ona się wyraża jako Lady Bunny. Co? Czemu się śmiejecie? Diana po prostu wyraża siebie. Co za różnica, czy Lady Bunny, czy zając? Dobra, uspokój się, Ryan. Diana chce zobaczyć, w czym przyszłaś do szkoły. Cicho! Okej, nauczycielu Mike, chce pan zobaczyć? Proszę, zobacz! Proszę bardzo, teraz wyglądam tak. Mam na sobie kostium Lady Bunny. Jak komuś się nie podoba, może po prostu nie patrzeć. Diana, ty przyszłaś do szkoły w majtkach! Nauczycielu Mike, to nie są majtki, to body, a to są spodenki. Tak, 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 Diana, kogo chcesz oszukać? To nie są spodenki, widać po reakcji tych z tyłu. Oh my god! Jutro założymy się uszka. Żeby, nie dajcie się na to nabrać, to jakieś przedstawienie. Dobra, cicho, chłopaki, Diana. No dobra, wszyscy zobaczyli i sobie popatrzyli. Przyzwyczajcie się do tego, bo będę nosić w szkole tylko takie stroje Lady Bunny. A oto pieniądze na wakacje, nauczycielu Mike. Nauczycielu Mike, musi pan zadzwonić do rodziców Diany. Takimi strojami rujnuje reputację naszej szkoły. Dobra, zadzwonię dzisiaj do rodziców Diany, Lady Bunny.